Zamek Kost to jeden z ciekawszych czeskich średniowiecznych zamków, stojący na piaskowej skale w miejscu styku trzech dolin. Kost to podgrodzie i zamek właściwy. Na podgrodziu znajdują się budynki gospodarcze oraz browar. Przed browarem, przy barokowej figurze świętego Jana Nepomucena, odchodzi droga pomiędzy wysokim tarasem a murami w kierunku pierwszej bramy, z której opuszczany był most zwodzony przez fosę. Zamek został założony najprawdopodobniej przez Benesza z Bamberku przed rokiem 1349. Prosta brama, sklepiona półkoliście, jest wbudowana do podłużnego, wysokiego budynku z mieszkaniami i kancelariami. Przejazdem skręcającym w prawo dostajemy się na wąski plac, zamknięty po lewej stronie murem obronnym. Nad skalną rozpadliną prowadzi kamienny most do drugiej, ostrołukowej bramy. Začneme tedy rovnou rokem 1349, kdy se datují první zmínky o hradě a nově opevnění. Jestliže jste viděli film Noc na Karlštejně, tak si jistě pamatujete Jaroslava Marvana v roli Purkravýho. Tak to je právě náš Petr z Wartenberga, oni tam tu roli poupravili, má to být opravdu. Já jsem byl s tím Wartenberským, já už jsem říkala, že je vystavil právě Petr z Wartenberga a já si Jaroslav Marvan. No a když se podíváte, tak to je počára pořední, hasičství, už to umí svatební, anebo vencovní. Já vám to prozradím, je to ze stavebních důvodů. Někteří návštěvníci mi tady křičí, že je to od naštvaných davů, kteří na hrad přivítá a začali do něj kolat. Si nadáváte do záchodu, protože je to odvozené od slova prevet. My se tady podíváme už na stavbu novější palác. Pamětka již není původní, je dodělávaná za komunistů. Z té renesanční doby se nám vlastně dochoval ozdobný pás na hřebu, které zde můžete spatřit nebarkovali přímo v těchto místech. Na koncu podvůře znajduje się trzecia brama, prowadząca na wielki dziedziniec. Część paláce jest dostawowana, ale to już roku 1635 wywożyła, a to z powodu posádki hrady. Kolejną bramą wchodzimy na wewnętrzny podwórzec. Podwórzec zamyka wielka wieża na planie trapezu. Znajduje się tu kaplica świętej Anny ze sklepieniem z przełomu XVI i XVII wieku. Gotyckie drzwi obite są żelaznymi płytami i ozdobione metalowymi lwimi głowami. W oknach znajdują się malowidła obrazujące Madonnę i Świętego Jerzego. Najstarszą częścią zamku jest stary pałac oraz czerwona wieża, w której znajduje się stara zamkowa kaplica. Zamek miał szczęście do właścicieli i w bardzo dobrym stanie zachował się do dziś. Wystarczy spojrzeć na jego potężne mury, które do dziś budzą respekt. Dlatego też zamek
był długo uważany za ważny obiekt strategiczny. Na tyle ważny, że w roku 1866 pruski wywiad sporządził zdjęcia zamku, które obecnie są najprawdopodobniej najstarszymi zdjęciami czeskiego zamku. Po II wojnie światowej na zamku przeprowadzono szereg prac renowacyjnych. Dziś jest on prywatną własnością rodu Kińskich i jest udostępniony do zwiedzania. Część zamkowych zbiorów też jest własnością tej znanej czeskiej rodziny szlacheckiej. Ród ten zapisał się w historii Czech przywiązaniem do czeskości oraz tym, że w okresie odrodzenia narodowego czynnie wspierał ten ruch. Trasa, którą zwiedzamy zamek, nazywa się Rodzina Chińskich w Czechach. W ramach tej trasy możemy zapoznać się z historią tego szlacheckiego rodu oraz obejrzeć takie pomieszczenia zamku jak zbrojownia, pomieszczenia mieszkalne oraz czarną kuchnię. Jesteśmy w pomieszczeniach czarnej kuchni. Czarna kuchnia brzmi to może tajemniczo, ale jest to po prostu prawdziwa, wyposażona średniowieczna kuchnia. Jest to miejsce, którym odprowadzano zużytą wodę z kuchni. Czas zwiedzania zamku się kończy. Opuszczamy zamek Kostr.